Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną, choć dziś przychodzę do Was z tragicznymi informacjami. Zmarł Jerzy sztur, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Bardzo niewielu jest takich właśnie aktorów, którzy świetnie realizują się zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą filmową w telewizji, a także jako reżyserzy czy pedagodzy. Pan Jerzy właśnie świetnie realizował się na wszystkich tych polach. Jak wyglądało jego Dochodzenie do kariery, jak wyglądał jej rozkwit, życie rodzinne. Dlaczego, mimo że miał poukładane życie rodzinne, tak wiele osób uważało go za osobę kontrowersyjną i krytykowało? Czym wzbudzał te kontrowersje? Jakie skandale mu towarzyszyły, a także jak wyglądały jego zmagania z chorobą? I walka o zdrowie oraz życie zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku. Dlatego serdecznie zapraszam Was do oglądania. Jerzy Oskar Sztur urodził się 18 kwietnia 1947 roku w Krakowie jako jedyny syn Tadeusza Sztura i jego żony Marii, która była księgową, ojciec natomiast był prokuratorem. Jego rodzina od wielu lat związana była ze stolicą Małopolski, a Jerzy Sztur tak wspominał swoje dzieciństwo. Moi dziadkowie mieli fabryczkę, która w różnych okresach produkowała różne rzeczy od amunicji, po cukierki, a w ostatnim czasie zabawki. Po wojnie tę fabrykę, a także kamienicę, komuniści nam zabrali. Kiedy miałem 4-5 lat, dostawałem przed świętami paczkę zabawek. To miała być rekompensata od rządu komunistycznego za tę fabrykę. Pamiętam z dzieciństwa, że chodziliśmy czasem do budynku, w którym się ona mieściła, ale to już ruina była. Natomiast jego rodzina często się przeprowadzała. Gdy miał 6 lat, pojechali do Katowic. Później mieszkali w Cieszynie, ostatecznie osiedlili się natomiast w Bielsku Białej. Jako nastolatek natomiast w szkole był prześladowany przez to, że jego nazwisko brzmiało jak niemieckie. Karierę rozpoczął na deskach Krakowskiego Starego Teatru. Debiutował jako Belzebub w Dziadach Adama Mickiewicza. Współpracował z Andrzejem Wajdą. To właśnie w tym teatrze swoją premierę miał także monodram Sztura kontrabasista. Ale już jako student wiele aktywności artystycznych przejawiał i współpracował z Teatrem Stu. Szeroka publiczność poznała go w latach 70., kiedy prowadził spotkanie z balladą. Na dużym ekranie zadebiutował w 72. roku rolą w filmie Na wylot Grzegorza Królikiewicza. A już 5 lat później stworzył pierwszą ze swoich słynnych ról, wcielając się w ludka w Wodzireju. Później były kolejne wybitne role w Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy. Współpraca z Kieślowskim przyniosła jeszcze kilka takich. Najbardziej dobitna to ta, gdzie wcielił się film. Filipa w Amatorze, ale wystąpił także w Spokoju, w Dekalogu 10 i Białym. Następnie nie tylko jako aktor filmowy dał się poznać, ale także jako dubbingowy, ale i również jako reżyser. Natomiast jeśli chodzi o życie prywatne, to również zaczął je układać w latach 70. W 71 roku poślubił Barbarę Kuską. Para wzięła ślub w Boże Narodzenie cywilny wzięli w Krakowie, a kościelny w Bielsku Białej. Tak naprawdę znali się od dziecka. Razem byli już w przedszkolu, potem chodzili razem na katechezę. I oczywiście w tym samym mieście mieszkali, więc bardzo często się spotykali. Rozstali się tak naprawdę, kiedy pan Jerzy wyjechał na studia do Krakowa, ale już rok później dołączyła do niego jego przyszła żona, choć jeszcze wtedy nie spotykali się ze sobą. Otóż szkoła teatralna i akademia muzyczna, do której dostała się pani Barbara, mieściły się w tym samym budynku, dlatego często się tam spotykali. Ale już podczas pierwszego spotkania pan Jerzy nie mógł uwierzyć własnym oczom, jak jego koleżanka się zmieniła. Wydoroślała, wypiękniała, zrobiła na nim ogromne wrażenie. Już wtedy porozmawiali i bardzo na te następne spotkania pan Jerzy się cieszył. Miała niespełna 20 lat, gdy oświadczyłem się jej w klubie studenckim Rzaczek. To jest wspomnienie, które mnie wzrusza do dziś. Powiedziałem to jakoś niezgrabnie, bo akurat w oświadczeniu się nie miałem wprawy, a Basia rozpłakała się. Mówił w szturowie historie rodzinne. Świetnie się ze sobą dogadywali, bo ponoć pan Jerzy, taki właśnie człowiek dusza, bardzo energiczny, żywioł, a ona dość stonowana i spokojna. Natomiast ta decyzja o tym, by związać ze sobą życie, nie sprawiła, że pan Jerzy zaczął mocno stąpać po ziemi. Nie zastanawiałem się, gdzie będziemy mieszkać, z czego będziemy żyć, i jak. Klepaliśmy biedę, jedliśmy jeden studencki obiad na spółkę, bo nie mieliśmy pieniędzy, ale czuliśmy się. Wolni, żyliśmy w jakimś sensie z dnia na dzień, wspominał. Ale kiedy przyszły pierwsze sukcesy, pan Jerzy zaczął rzadziej bywać w domu. Cztery lata po ślubie na świecie pojawił się Maciej, później córka Marianna, a właśnie cały ciężar ogarniania wszystkiego logistykę i wychowanie dzieci wzięła na siebie pani Barbara. Kiedy jednak zaczęło jej to przeszkadzać, napisała do męża list. Zasugerowała, aby zastanowił się, co jest dla niego ważne i czy ich małżeństwo dla niego coś znaczy. I choć pan Jerzy zreflektował się. To jednak, mimo wszystko, często nie bywał w domu. Miłość najbardziej kojarzy mi się z olbrzymią tęsknotą do żony, do dzieci. Dla mnie bardzo naturalny stan. Mam poczucie, że zawód zabrał mi coś z domowego szczęścia, ale nie zamieniłbym tego. Moje szczęście polegało na tym, że żona to rozumiała. Nie walczyła z tym. Dała mi wolność bycia zrealizowanym, mówił w jednym z wywiadów. No i w związku z tym, że często go nie było również jego rodzicielstwo, było nieco ograniczone. O czym wspominał syn Maciej. Dawniej ojców po prostu nie było. Co tu dużo kryć? Nie chodzili z nami na wspinaczkę, nie uczestniczyli w turniejach szachowych, nie wałkowali z dziećmi ciasta na pizzę. Nie chciałbym naszych ojców osądzać. Gdy przypominam sobie mojego ojca, który przychodził do domu, siadał sobie, otwierał gazetę i nie wolno mu było przeszkadzać. To trochę mu zazdroszczę, mówił w wysokich obcasach i dodawał mojego taty sporo nie było w domu. Jego powroty pamiętam jako bardzo stresujące dla mnie i dla mojej mamy, bo zawsze miał pretensje, że coś leży nie na swoim miejscu. Pamiętam, że w głębokim dzieciństwie obiecałem sobie, że jeżeli będę tak jak on wyjeżdżał, to nigdy nie będę robił swojej rodzinie awantur o to, że coś leży nie tam, gdzie powinno i nie robię. Nie ukrywał jednak, że z ojca wielokrotnie był bardzo dumny. I również e, sam pan Jerzy był dumny z siebie, dlatego że w jego środowisku rozwody były na porządku dziennym. Sami wiecie, jak często opowiadam wam tutaj o aktorskich małżeństwach, które się rozpadały, o aktorach, którzy mieli po 4-5 żon. Pan Jerzy tak nie miał i przyznał, że nawet nigdy nie kusiło go, by wykorzystywać związane z popularnością zainteresowanie płci przeciwnej. Nie mam takiej potrzeby, niczego mi nie brakowało. Przed tą hipotetyczną przyjemnością, która niby gdzieś tam na człowieka czeka, Czeka już wyrasta bariera psychologiczna. W lustrze nie mógłbym na siebie spojrzeć, mówił w pani. Oczywiście wielką popularność później dały Jerzemu Szturowi również role w popularnych komediach które cieszyły nas i cieszą do dziś, bo niektóre są przecież kultowe, jak chociażby Sex Mission czy King Size, a dla mojego pokolenia, choć oczywiście i Sex Mission i King Size znam i uwielbiam, to również killer i killerów dwóch, a także postać komisarza ryby. Ale cofnijmy się jeszcze do czasów PRL, bo aktor wspominał, że ta duża popularność, którą już wtedy miał, wzbudzała również ogromne zainteresowanie władz, których on w tamtym czasie często się obawiał. Pamiętam wezwania na SB w stanie wojennym, te czekania na korytarzu, aby jak najwięcej petentów mnie widziało, te absurdalne przesłuchania, to straszenie, żądanie jakichś podpisów, upokarzanie, trzeba było niezwykłego sprytu, aby im się wywinąć. Pamiętam, kiedy w stanie wojennym otrzymałem paszport, bo generał chciał pokazać światu, że artyści wyjeżdżają i wszystko jest w porządku. Zostałem wezwany na SB i młody funkcjonariusz instruował mnie, że polski artysta powinien się zachowywać za granicą i jak. Ale oczywiście, tak jak już Wam wspomniałam, pan Jerzy również był aktorem dubbingowym. Mogliśmy go słyszeć w Twoim Wincencie Król Lwie, ale chyba również dla mojego pokolenia najważniejsza rola dubbingowa to oczywiście osioł ze Shreka. Uważam, że pan Jerzy zrobił to dużo lepiej niż Eddie Murphy w oryginale. A jego nieobecność w domu wynikała również z tego, że robił karierę za granicą, głównie we Włoszech, gdzie występował w teatrach. I chyba ten pęd sprawił, że pan Jerzy dość szybko zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Dużo też na to pracował, bo palił jak smok do 40 papierosów dziennie. Ale właśnie w wieku 37 lat przeszedł przez to zapewne pierwszy zawał. Wtedy usłyszał, że powinien zapomnieć o swoim zawodzie, Byłem młodym człowiekiem, miałem 37 lat i nagle słyszę, że do pracy nie wrócę. Koniec, rencista. Pacjenci obok leżą i mówią, panie, to pan ma przerypane, to my też mamy przerypane. I nie wolno było się buntować, bo bunt to stres i kolejny zawał, mówił w wywiadzie. Z tamtego okresu pan Jerzy pamiętał, że ze dwa tygodnie przed zawałem przestały smakować mu papierosy, ale pamięta także, że gorszy od bólu, który oczywiście czuł wtedy, był później ten dojmujący lęk. Jest taki lęk, że choroba cię może zaatakować bez uprzedzenia. W szpitalu pacjenci leżący obok mnie budzili się rano i mówili jak ja się dobrze czuję, a za pół godziny który z nich nie żył. To jest straszny lęk. W 1990 roku pan Jerzy stał się także pedagogiem, rektorem krakowskiego PWST. Swoją funkcję pełnił przez 6 lat i powrócił do niej w 2002 roku. W międzyczasie uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teatralnych. Był także reżyserem. Zadebiutował w tej roli w 1994 roku z pisem cudzołożnic. Później były historie miłosne, docenione na festiwalu filmowym w Wenecji, a ostatni Wyreżyserowany przez niego film To Obywatel z 2014 roku, gdzie spełnił swoje marzenie o tym, by zagrać z synem. Był oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskiej, a także medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Otrzymał także Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Gdy dziennikarka zapytała go, czym jest czas, on odpowiedział, że jest to okres między chorobami, które uczyły go cierpliwości i pokory. Bowiem problemy zdrowotne na stałe powróciły w 2011 roku, kiedy Pan Jerzy usłyszał przerażającą diagnozę, rak, nowotwór przełyku. Jego syn dowiedział się, że ojcu pozostały zaledwie cztery miesiące życia. A przeżywalność w przypadku tego raka to zaledwie 30%. Wszystko zaczęło się od niepokojącej chrypki. Pan Jerzy mówi, że choroba nauczyła go przede wszystkim cierpliwości. Co masz zrobić, jak ci oznajmiają, że dopiero za miesiąc powiedzą, czy coś się zmienia w organizmie? Musisz czekać. I pokory, miskę po obiedzie trzeba znieść w szeregu na wózek, tak jak wszyscy, a na zastrzyk również czekam w kolejce. I jeszcze gorzej mam, bo wszyscy się na mnie gapią, mówił. Przyznawał, że żeby wygrać, potrzebna była ogromna siła woli. Wraz z żoną postanowili, że pan Jerzy wyzdrowieje do momentu, kiedy na świecie pojawi się jego wnuczka, której oczekiwali. Często pacjenci po usłyszeniu diagnozy czują się okropnie zagubieni. Myślą, że wszystkim zajmie się lekarz. To nieprawda. Ja się bardzo wcześnie zorientowałem, że tę siłę muszę znaleźć sam w sobie. Bo jakbym jeszcze zaczął czekać, to bym się nie doczekał. Przez myśl mi nawet nie przeszło, że mogę przegrać. Cały czas przy życiu trzymało mnie to, co mam jeszcze do wykonania, ale niestety to nie był koniec zmagań z chorobą, nawet kiedy udało się wygrać z rakiem, bowiem w 2016 roku przyszedł kolejny zawał, a w 2020 również udar. W tym wypadku przeżył dzięki szybkiej reakcji swojej żony. Zaalarmowały niewielkie, wpatrzone we mnie oczy. Wiedziałam, że chcę coś powiedzieć, ale nie da i miał opadnięty prawy policzek. Był taki moment, że nie mogłem mówić. Wszystko działało, wszystko było zrozumiałe, ale ja tylko coś bełkotałem od rzeczy. Nie wiedziałem, dlaczego inni dziwnie patrzyli. A bardzo wielką rolę w walce o zdrowie swojego męża odegrała także jego żona. Lekarze mówili, żebym poszła do psychologa, a mężowi załatwiła leczenie przeciwbólowe. Powiedziałam, że on z tego wyjdzie i poszłam do domu. Ciekawe co teraz myślą, widząc pełnego życia mężczyznę, mówiła w gazecie krakowskiej i dodawała najważniejsze być przy bliskiej osobie, trzymać za rękę. Pogłaskać, kiedy chce mu się pić, podać słomkę, nakarmić, kiedy jest głodny. To są często trudne fizjologiczne czynności, dlatego trzeba je robić z delikatnością, miłością, żeby ta druga osoba nie miała poczucia, że się poświęcamy, mówiła w gazecie krakowskiej. A aktor przyznał, że wtedy właśnie mimo że spędził ze swoją żoną 50 lat, zrozumiał, jak ważna była przysięga, którą jej złożył na początku lat 70. I nie opuszczę cię aż do śmierci. Nagle zrozumiałem, że to prawda. To jest miłość, na dobre i na złe, mówił Jerzy Sztur. I przyznał, że także miłość fanów bardzo pomagała mu w tych trudnych chwilach. Kiedy byłem chory, dostawałem wiele listów. Jedna dziewczynka mi napisała, że całe jej dzieciństwo będzie jej się kojarzyło z moim głosem. Jakie to piękne! Największa frajda to, gdy dzieci poznają mnie po głosie. To ten pan ze Szreka, co mówi osiołka. To bardzo przyjemne. Dużo składam wizyt w szpitalach. Tak się złożyło, że byłem w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Tam też były dzieci po operacjach płuc. Jedna matka prosiła, żebym powiedział coś jej dziecku osiołkiem. Powiedziałem i widzę, że to dziecko śmieje się, ale tak się śmieje, że go strasznie boli. Przerwałem i mówię do niego: "Czy ja mam śpiewać dalej, bo widzę, że cię strasznie boli?" Poprosił, bym kontynuował. Wolał, żeby go bolało, ale żeby mógł się śmiać. To była terapia. Pan Jerzy bowiem bardzo wspierał osoby, które tak jak on zmagały się z nowotworem. Angażował się w działalność Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn. Był ambasadorem Fundacji Urtica Dzieciom oraz kampanii Rak Wolny od Bólu. O tym jednak jak choroby odbiły się na kondycji pana Jerzego w ostatnich latach wspominał jego syn Maciej. Tato jest bardzo schorowanym starszym panem. Pięć, sześć lat temu odwiedziliśmy rodziców na wsi. Ojciec próbował naprawić leżak. Ja czytałem gazetę, coś pisałem, a on siedział i siedział nad tym leżakiem. W końcu powiedział Maciek że mi tutaj pomóc. Weź to pociągnij i zobacz, czy da się w ogóle to wyjąć. Podszedłem i jednym ruchem to wyjąłem. Dla mnie to był szok. Moment przejścia. Mój heros. Najsilniejszy na świecie ojciec po prostu nie ma już siły. Ta chwila wryła mi się w pamięć, mówił w Wiwie. A pana Jerzego w ostatnich latach można było oglądać w spektaklu Wałęsa w Kolonos a także w 32 Omdleniach w warszawskim Teatrze Polonia. Występował także w Operze Krakowskiej, a także o Teatrze. Głośno o panu Jerzym w ostatnim czasie było także za sprawą kolizji, którą spowodował pod wpływem alkoholu, kiedy potrącił motocyklistę. Policjanci wskazali, że aktor prowadząc samochód był w stanie nietrzeźwości. Sąd ukarał go grzywną i trzyletnim zakazem prowadzenia samochodu. Kontrowersja wzbudziła nie tylko ta sytuacja, ale także wywiad, który pan Jerzy udzielił później, mówiąc, że czuje się zupełnie czysty, nie ma sobie nic do zarzucenia, a także nie jest winny, bo nikomu nie zrobił krzywdy. I oczywiście tutaj pojawiły się głosy, jakoby artysta czuł, że jest ponad prawem i nie zważał na to, że każdy, kto wsiada za kierownicę po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu jest potencjalnym mordercą. Nigdy bowiem nie wiemy, co się wydarzy na drodze, bo nie mamy pewnej świadomości, jak wygląda nasza jazda. Później pan Jerzy że sprostował, że jego słowa zostały źle zrozumiane. Aktor wyznał w oświadczeniu, że to była najgorsza decyzja w jego życiu o prowadzeniu samochodu. Wziąłem na siebie za to odpowiedzialność serdecznie przepraszam za nieprecyzyjną wypowiedź. A całą tę sytuację skomentował jego syn, kiedy prowadził galę Orłów. Kto widział występy pana Macieja, wie, że ma on bardzo duży dystans do tego, o czym opowiada. Jego humor potrafi być cięty. Znam aktora, który znakomicie podłożył kiedyś głos osiołka. Państwo się domyślają, o kim mowa. Ktoś z Was chciałby zagłosować na niego w kategorii Osioł roku? Powiedział ze sceny na Orłach, nawiązując do spowodowanego przez ojca wypadku. A w innym wywiadzie dodał. Nienawidzę, że mój stary wsiadł za kółko po kielichu, ale kocham, że mnie tyle nauczył i w dużym stopniu ukształtował. Atakując ojca, atakowałbym samego siebie, odpowiadał na pytania, które chciały wymusić na nim krytykę ojca. Jednak, chcąc być fair, nie ukrywał na przestrzeni lat, że nie wszystko, co jego ojciec robił, pochwalał. To jest trudne, bardzo trudne. Całe życie był dla mnie wielkim autorytetem, a teraz nie ukrywam, że momentami chwieje się ten pomnik. Trzeba się nauczyć z tym jakoś żyć. Czasami jest się dumnym. Wielokrotnie byłem z niego najdumniejszym człowiekiem na świecie. A czasami jest wstyd. To też nie nieobce mi uczucie. Jerzy Sztur i jego syn Maciej unikali generalnie rozmów o tym, jaka ich łączy relacja, ale czasami robili też wyjątki. W 2013 roku w gali pan Jerzy mówił, że zarówno on jak i syn są raczej introwertykami, dlatego czasem ciężko im się porozumieć. Dodawał także, że starał się nie wpływać na wybory syna. Stanąłem nieco z boku, usunąłem się w cień, bo pewnych jego wyborów nie rozumiem. Jestem w ogóle bardzo ostrożny w ocenianiu osobistych wyborów. To u nas rodzinne. Mój ojciec też w moje życie prywatne się nie wtrącał. Generalnie zasada była taka, że wychowujemy, dajemy dzieciom co najlepsze, a potem radź sobie sam. Ja za niego życia nie przeżyję. Oczywiście, pewnie Pamiętacie także, że duże kontrowersje budziły wypowiedzi takie polityczno-społeczne pana Jerzego. Zarzucano mu, że krytykował on chociażby wyborców PiSu, czy tamtą władzę. Mówił, że tak naprawdę będąc tak popularnym artystą, ciężko jest być w takiej pozycji, by wszystkim dogodzić. Jeśli milczymy, mówi się, że nie mamy odwagi, że wycofujemy się po tym, jak włożyliśmy kij w mrowisko. Kiedy zajmiemy stanowisko w dyskusji, zarzuca nam się mieszanie się do polityki. Szeroko komentowano też wygrany proces ze skarby Państwa, kiedy pan Jerzy zaskarżył państwo polskie, jego zdaniem, za niedostateczną walkę ze smogiem, to też budziło kontrowersję, bo zarzucano panu Jerzemu, że kiedyś sam palił, a teraz obecnie również zdarza mu się popalać cygara. Pan Jerzy, natomiast, ostatni raz wystąpił e, na scenie w spektaklu Geniusz. Ostatnimi filmami z jego udziałem są i Odpuść nam nasze długi, a także Smog. Ponieważ pan Jerzy tak długo już zmagał się z różnego rodzaju chorobami. Zdarzało mu się myśleć o śmierci. Jak miałem chorobę onkologiczną, myślałem, że już odchodzę, tyle że powolutku. Przy zawale serca wszystko dzieje się nagle. Bum, grach i po sprawie. Choroba onkologiczna się tli. Masz czas na przemyślenia. Podsumowujesz siebie, mówił Jerzy Sztur w Twoim stylu. Śmierci się nie bał. W jednym z wywiadów mówił, myśl ostateczności raczej mnie uspokaja. Myślałem sobie, że w zasadzie zrobiłem w życiu to, co chciałem. Doczekałem wnuków, a śmierć przecież kiedyś musi nastąpić. No i niestety nastąpiła dziś, 9 lipca 2024 roku. Informacje o odejściu swojego ojca potwierdził w rozmowie z Onetem Maciej Sztur. Jeśli opowiadając o moich przeżyciach mogę komuś pomóc, to uważam, że ta moja rola jest najpiękniejsza i najważniejsza w życiu, mówił w wywiadzie dla Słyszę. Jestem ciekawa, jaka rola pana Jerzego jest dla Was najpiękniejsza i najważniejsza. Jak zawsze, zapraszam Was do komentowania. Pamiętajmy o wzajemnym szacunku, zawsze Wam o tym przypominam, bo krytyka jest jak najbardziej na miejscu. Nie jestem wyznawczynią. Tego powiedzenia, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, ale za to jestem wyznawczynią powiedzenia, że krytyka świadczy o nas. Zawsze jest na miejscu, jeśli jest kulturalna. Bardzo Was o to proszę i jak zawsze zachęcam Was do tego, byście pięknie wspominali tego aktora, napisali o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć, bo przyznam Wam, że ja dziś bardzo żałuję. Żałuję, że ten odcinek robię dopiero dziś. W tym momencie, jeżeli nie zrobiłam o Panu Jerzym odcinka wcześniej. Jakoś cały czas wydawało mi się, że mam czas. No, on się niestety właśnie skończył. Ale postanowiłam sobie przy tej okazji, że zrobię dla was jeszcze za jakiś czas już na spokojnie odcinek, w którym opowiem Wam bardzo dokładnie o tym, jak wyglądało jego życie, jaki był prywatnie, z czego się śmiał, co sam lubił, jeśli chodzi o aktorstwo, jak ono dokładnie wyglądało. Bo niestety dziś nie udało mi się tego wszystkiego zmieścić, a do powiedzenia jest bardzo wiele. Więc jeżeli chcecie się czegoś dokładnie dowiedzieć, to również sugerujcie czego, a ja wezmę sobie to do serca przy tworzeniu kolejnego odcinka o Panu Jerzym. Bardzo Wam dziękuję za dziś, że byliście ze mną. Obiecywałam Wam pozytywny odcinek, ale niestety nie na wszystko mam wpływ. Mam jednak wielką nadzieję, że następny taki właśnie będzie. Bo dziś niestety myślę, że bardzo wiele osób się smuci. Do zobaczenia, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, mimo wszystko. Cześć.